Witajcie, witajcie w mojej bajce, czy na moim kanale. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś, że możemy spędzić parę minut wsłuchując się w to, co Bóg do nas mówi. Zapraszam Ciebie do kolejnego odcinka z tej serii. Przypominam, że konferencja Wiara czyni cuda 28 października jest już tuż, tuż. Tak więc zapraszam Ciebie serdecznie. Bądź razem z nami. Jest to konferencja online, więc nie musisz wychodzić z domu, a poznasz ciekawych ludzi, którzy opowiedzą o swoim doświadczeniu z Bogiem. Zaprosiłam Mirka Kujawę, który ma duże doświadczenie w modlitwie o uwolnienie innych ludzi i który opowie nam wiele doświadczeń tego, jak moce ciemności wycofują się, kiedy my jako dzieci Boże idziemy do przodu, nie boimy się i w imieniu Jezusa uwalniamy słowo uwolnienia nad innymi ludźmi. Wierzę, że to będzie owocny czas, nie tylko w słuchaniu tych doświadczeń, ale również w modlitwie, gdzie Bóg będzie nas uwalniał, nas, uczestników konferencji, od złych duchów, od demonów, które próbują przejąć kontrolę nad naszym życiem. Tak więc będzie się dużo działo i wierzę, że również uwolnienia będą miały miejsce podczas tej konferencji. Tak więc proszę zapisz się, bądź razem z nami. Tu znajdziesz link również w opisie tego filmiku. A teraz już zapraszam na kolejny odcinek z pierwszego listu do Koryntian, ponieważ ostatnie 3 odcinki o tym były. 2 rozdział i przeczytamy sobie 15 i 16 werset. Człowiek duchowy zaś rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Kto bowiem poznał umysł Pana? Kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa. Nawiązując do tego, że człowiek cielesny nie jest w stanie zrozumieć duchowych spraw, nie jest w stanie zrozumieć Boga. Dopiero kiedy się Bogu podda i stanie się duchowym człowiekiem, zaczyna rozumieć pewne rzeczy. Jeszcze nie wszystko, ale zaczyna powoli rozumieć. I tu czytamy, że człowiek duchowy rozsądza wszystko. Czyli Bóg mu daje zrozumienie różnych spraw właściwe i dopiero jest wtedy w stanie jakby pojąć, jak sprawy się mają. Tak? Nie spłaszczać ich, tylko rozumieć właściwie. Lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. My jesteśmy sądzeni jedynie przez Boga. Inni ludzie nie są w stanie też ocenić tego, kim jesteśmy tak naprawdę, jakie jest nasze powołanie, dokąd dążymy. Nie widzą tych wszystkich szczegółów, tak więc nie możemy być osądzeni przez innych ludzi. Kto bowiem poznał umysł Pana? Nas prowadzi Duch Boży. Człowiek, który jest napełniony Duchem Świętym, może mieć zrozumienie spraw duchowych, może mieć zrozumienie też, co się dzieje w życiu drugiego człowieka duchowego. Kto go będzie pouczał? Kto będzie pouczał Boga? Ale my mamy umysł Chrystusa i tu jest sedno tego całego odcinka. Bóg nam daje takie zrozumienie, takie pojmowanie, jakie było w Jezusie Chrystusie. Daje nam umysł Chrystusowy. Kiedy my zaczynamy mieć takie same pragnienia, takie same dążenia, marzenia, zaczynamy odbierać rzeczywistość tak, jak ją odbierał Jezus Chrystus. Dlatego, że On był w pełni złączony ze swoim Ojcem. On był napełniony Duchem Świętym. I kiedy my jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, to zaczynamy żyć jak Jezus Chrystus. Zaczynamy tak patrzeć na rzeczywistość jak On. Ponieważ ten sam Duch napełnia nas. I to jest opisana tutaj w skrócie, taka rzeczywistość duchowa każdego wierzącego, który się nawraca. Kiedy wcześniej nic nie rozumie, ale dopiero kiedy Duch Boży przychodzi do naszego życia, wypełnia nas, zaczyna nam dawać zrozumienie. Aha, tak się sprawy mają. Tego nie widziałem, tamtego nie dostrzegałem. Nie byłem w stanie tego dostrzec. Dopiero kiedy poddałem się Bogu, Bóg mnie o tym pouczył. Tak więc, jeżeli chcemy wiedzieć, jak naprawdę jest, jeżeli jesteśmy mądrzy na tyle, żeby uznać, że sami z siebie nie pojmujemy rzeczywistości, nie rozumiemy, na czym ten świat polega, jak Bóg tutaj działa, jak te siły duchowe się tutaj rozkładają, to wtedy przychodzimy do Boga i On zaczyna nam dawać to zrozumienie. Najgorzej, co może być, to taki człowiek, który jest w swojej arogancji przekonany, że on wie, że on wie. Im mniej wiesz, to tym bardziej może będziesz przekonany, że coś wiesz. Człowiek, który jest pokorny, który już wiele razy przejechał się, że tak powiem, na swojej głupocie, na błędach, które popełnił, rozumie, że bez Boga nie jest w stanie pojąć tego świata. Nie jest w stanie ocenić drugiego człowieka, nie jest w stanie ocenić siebie samego, tego, jak nas Bóg prowadzi. I ma tą pokorę,
nie ocenia zbyt szybko, nie wypowiada zbyt szybko słów, przychodzi do Boga, pyta Go, Boże, co Ty o tym myślisz? Jak Ty patrzysz na tą sprawę? Jak Ty patrzysz na tego człowieka? Jak się Tobie wydaje? Człowiek duchowy nigdy nie będzie stanowczo twierdził pewnych rzeczy, ponieważ wie, że jest ułomny i wie, że może się mylić. Możesz stanowczo twierdzić, możesz być przekonany do czegoś, co sam doświadczyłeś, czego doświadczyłeś, że to działa. Masz to doświadczenie, przeszedłeś tą drogę, ale również powinieneś mieć taki pewien margines błędu, ja to nazywam. Rozumieć, że skoro Bóg cię prowadził taką drogą, niekoniecznie innych będzie prowadził taką samą. Być może innych poprowadzi trochę inną. Oczywiście droga jest jedna, jest nią Jezus Chrystus, ale tutaj mówię o różnych sposobach relacji z Bogiem albo sposobach prowadzenia Boga nas w życiu. Tak więc potrzebujemy pokory. Boże, potrzebujemy pokory. Potrzebujemy znać Twój umysł, Twój zamysł, żeby być prawdziwie mądrymi ludźmi, żeby wiedzieć, jak postępować w życiu. Napełniaj nas, Duchu Święty. Napełniaj nas i prowadź. Chcemy właściwie rozsądzać wszystkie sprawy. Nie chcemy się chełpić albo być aroganckimi. Chcemy chodzić w pokorze i znać Ciebie, żeby to była nasza taka najgłębsza zaleta. Kiedy ludzie będą o nas mówić, to żeby mówili o tym, że my Ciebie znamy albo poznaliśmy Ciebie w dużej mierze i możemy świadczyć o Tobie. Chcemy być właśnie takimi ludźmi. Uczyń nas takimi, Boże. Amen. Amen, kochani. Bardzo Wam dziękuję za ten poranek. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, na Wasze modlitwy, na Wasze pokrzepiające maile. To jest naprawdę wszystko bardzo budujące. Dziękuję tym z Was, którzy piszecie do mnie listy. Ja wysyłam newslettery w każdą środę albo czwartek. Czasami mam obsługę małą, albo w sobotę czasami. Więc ci z Was, którzy dostajecie ode mnie maile regularnie, odpisujecie, dziękuję Wam, błogosławię Was za to. Dobrze jest usłyszeć dobre słowo od drugiego człowieka. Ci z Was, którzy nie otrzymujecie jeszcze maili ode mnie, to zapraszam. Tutaj znajdziecie link do zapisu, również w opisie tego filmiku. Budujące słowa wysyłane na Twoją skrzynkę mailową. Zapraszam.